Chciałbym odwołać się do waszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie teraz, że nie ma was w tej chwili na Toastmasters, siedzicie w swoim domu. W pewnym momencie słyszycie taki charakterystyczny odgłos. Idziecie otworzyć drzwi. Otwieracie drzwi, widzicie akwizytora. Akwizytor wchodzi do waszego mieszkania i mówi tak: słuchajcie, mam dla was absolutnie genialną, rewelacyjną, totalnie innowacyjną, w ogóle uniwersalną ofertę. Czy chcecie ją poznać? Kto chce podnieść tę ofertę? Trzy osoby podniosły rękę. Śmiało! Słuchajcie, kochani. Będzie od przyszłego miesiąca, każdego miesiąca, będziecie oddawali mi ze swojej pensji 180 zł. Czyż to nie wspaniałe? 180 zł z waszej pensji idzie do mojej kieszeni. Ale mało tego. Mam prawo, zachowuję sobie prawo, aby po, załóżmy pół roku, może roku, kazać wam płacić trochę więcej, załóżmy 200 zł. I te 200 zł z waszej pensji też przyjdzie do mojej kieszeni. Co wy na to? Powiem wam szczerze, że ja bym spojrzał na tego akwizytora i sobie myślał, nie wiem, jaj sobie mam pozbyć. Ale jakbym tak na zimno do tego podszedł, to bym się go zapytał, chłopie, ale co ja z tego będę miał? Jak to co? W momencie, kiedy osiągniesz wiek 65 lat, ja tobie dam coś. Coś. Ale chwila, jak to coś? No coś. Chłopie, ja mam dług. Ja się poważnie zadłużyłem. Ja nie mogę ci powiedzieć, co to będzie to coś. Ja pobieram od was pieniądze. Bo te 200 zł. Ja muszę te długi spłacać. A z czego ja będę spłacał te długi? Z własnych pieniędzy, z waszych pieniędzy. No. Mało tego, mój sąsiad, który mieszka kilka domów dalej, nazywa ma na imię Grecja, też ma długi. Mało tego, on ogłosił bankructwo. Ja muszę mu pomóc. Ja muszę z tych waszych pieniędzy pomóc sobie, spłacić własne długi i jeszcze pomóc mojemu sąsiadowi, który ma na imię Grecja właśnie. Co by na to? Powiem wam szczerze, że ja bym takiego akwizytora zapowiedział jego bezczelność, złapał za tak, wyprowadził za drzwi i jeszcze przypasolił solidnego kopa, żeby sobie zapamiętał, że bezczelność nie popłaca. Tylko, że państwo polskie jest jeszcze bardziej bezczelne. To nie tylko polskie, bo ono nawet was nie pyta, czy wy tego chcecie. Ono po prostu to robi. Każdy z nas podpisał właśnie taką umowę na początku swojej pracy. Umowę emerytalną. Państwo też każdego miesiąca bierze z waszej pensji określoną kwotę i mówi wam, że w momencie, kiedy ukończycie 65 rok życia, da wam coś. Coś. I co miesiąc. I co miesiąc. I co miesiąc, dokładnie. Słuchajcie, ja jeszcze mam do was jeszcze jedno pytanie. Kto jest z was za tym, aby dawać zasiłki dla bezrobotnych? Ktoś jeszcze? Moim zdaniem, dawanie zasiłku dla bezrobotnych to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dla tego bezrobotnego. Już lepiej, jeżeli pójdziemy do niego do mieszkania, wlejemy mu porządnie, jeszcze go oprawniemy i pójdziemy, niż danie zasiłku. Wiecie dlaczego? Moim zdaniem, danie zasiłku dla bezrobotnego, danie zasiłku w ogóle jakichkolwiek pieniędzy dla kogoś za nic nie robienie, powoduje, że tę osobę psujemy. Czymś nie lepiej po prostu. Zwyczajnie, nasz sąsiad stracił pracę. Zwyczajnie, po ludzku, po sąsiedzku, podejść do niego i powiedzieć: stary, masz takie i takie umiejętności, umiesz to i to robić. Ja ci pomogę znaleźć pracę, tak? Nie wiem, jeżeli by się zebrało kilka osób, uruchomilibyśmy swoje kontakty, pomoglibyśmy tej osobie, tak? A w momencie, kiedy ona dostaje zasiłek, to siedzi w domu, na kanapie, ogląda świat według kiepskich i dostaje co miesiąc te pieniądze, za totalnie nic nie robię. Dla mnie to jest rzecz po prostu fatalna. A tak się tak naprawdę dzieje. Nasze państwo przynajmniej się tutaj zrobiło. Wiecie co? Mówię o takich trochę bardzo poważnych i w sumie niewesołych rzeczach. Jakieś tam emerytura, jak zasiłki dla bezrobotnych i tak dalej. Powiem coś bardziej takiego wesołego, może optymistycznego, bardziej optymistycznego. Ostatnio rozbolał mnie ząb. Ała.
Jako, że strasznie nie lubię chodzić do dentystów, po prostu czuję totalną awersję przed tym, żeby ktoś mi grzebał w mojej paszczy, że tak powiem. Zwlekałem, ale w końcu już nie wytrzymałem, zadzwoniłem do przychodni, powiedziałem, że dzień dobry, nazywam się Paweł Jaroszyński, chciałem mówić ze stomatologiem. Panie! To najwcześniej to za miesiąc. Jak ja to usłyszałem, to tak mi szło. I stwierdziłem, że nie, no miesiąca to ja nie będę czekał i oczywiście przyszedłem prywatnie. Prywatnie zadzwoniłem, jeszcze tego samego dnia umówiłem się na wizytę, poszedłem do stomatologa, stomatolog wyleczył mi ząb, wziął określoną kwotę ode mnie za tą usługę i sprawa załatwiona. I zwróćcie uwagę na to, że z każdym z tych przypadków, które wymieniłem, czyli zarówno przy naszych emeryturach, przy zasiłkach, przy służbie zdrowia nawet, między mną, czyli klientem, a osobą, która wykonuje jakąś usługę, stoi jakiś pośrednik, który pośrednikiem jest polskie państwo. To ono tak naprawdę, to jest ta cała masa, cały właśnie wachlarz tych urzędasów, którzy pośredniczą między taką zdrową, normalną relacją. I w moim przekonaniu psują tę relację. I tak jak mówiłem o tym, że tego natrętnego, wrednego akwizytora najlepiej wziąć za te kratki, wyprowadzić, zacząć i kopnąć, to ja proponuję, żebyśmy my wszyscy wzięli tego pośrednika za kratki, wyprowadzili za drzwi i sprzedali konkretnego kopa. Dziękuję bardzo.